Małgorzata Parys, dzień dobry. Zapraszam na program Gościa. Dziś w studio jest z nami doktor inżynier, instruktor Jarosław Gwiazdowski, wicedyrektor Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, a także Paweł Książkiewicz, szef szkolenia Ośrodka Szkolenia. Witam panów serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o ofercie Ośrodka Szkolenia Lotniczego. Do kogo kierujecie swoją ofertę? Ofertę generalnie kierujemy do wszystkich tych, którzy myślą o lataniu albo jeszcze nie wiedzą, że chcą pomyśleć o lataniu. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby spróbować lotnictwa, czy tylko dla siebie, dla przyjemności, dla uprawiania sportu, a też i dla tych, którzy myślą w przyszłości, żeby latanie było ich zawodem, żeby stać się pilotem liniowym i wozić turystów, towary, paczki i po całym świecie. Jak dużo chętnych osób się zgłasza do waszego aeroklubu? Jakie mają możliwości na przykład rozwoju? Zgłasza się do nas dość dużo chętnych, tak na dobrą sprawę. Możliwość rozwoju jest dość duża, bo szkolimy w każdym zakresie lotnictwa, tak na dobrą sprawę. Można zostać pilotem turystycznym, można zostać pilotem szybowcowym, można zostać pilotem zawodowym z uprawnieniami do latania dużymi samolotami pasażerskimi, do wożenia pasażerów, do wożenia cargo. Mhm. Jaki jest proces, czas uzyskania licencji? Ile trzeba poświęcić czasu, nauki, aby zostać pilotem? Tak na dobrą sprawę, to zależy od rodzaju licencji albo rodzaju lotnictwa, które chcemy uprawiać. I tak na dobrą sprawę również lotnictwo jest tak szeroką dziedziną, że można uczyć się całe życie, a nie posiąść 100% wiedzy, jak to w życiu. Ale jeżeli myślimy o lataniu zawodowym i marzy nam się zostanie pilotem zawodowym, wożenie pasażerów albo wykonywanie innych zadań, usług na przykład, to jesteśmy w stanie wyszkolić się w 1,5 do 2, 2,5 roku, jak najbardiej. A jakie są koszta takiego kursu i uzyskania licencji? Bo to nie są na pewno małe pieniądze. To nie są małe pieniądze, zgadzam się, aczkolwiek kwota może tak na pierwszy rzut oka trochę odstraszać, bo w przeciągu 2 lat musimy wydać kwotę rzędu 200-250 tysięcy. Ale nie ukrywamy też, że zarobki w lotnictwie są zdecydowanie wyższe niż średnie zarobki nawet w Unii Europejskiej, tak naprawdę. A jakie predyspozycje trzeba spełniać? Jakie są być może jakieś ograniczenia? Kto może wykonywać zawód lotnika? Minimalny wiek, żeby rozpocząć w ogóle takie szkolenie, to 17 lat. No 16 w przypadku szybowców. No tak, w przypadku szybowców. Jeżeli myślimy o zawodzie, no to 17 lat. I niestety górna granica wieku w lataniu zawodowym to jest 65 rok. Chyba że ktoś chce latać przyjemnościowo, to górnej granicy wieku nie ma. Ogranicza to wyłącznie nasze zdrowie. No właśnie, trzeba przejść jakieś specjalne testy przed przystąpieniem do kursu? Nie, nie ma specjalnych testów. Oczywiście trzeba uzyskać, przejść badania lekarskie i te badania wykonuje się u orzecznika lotniczego, czyli to jest grupa wyspecjalizowanych lekarzy, to najbliżej we Wrocławiu na przykład taki lekarz, orzecznik jest, gdzie takie badania można przejść. Te badania się niczym nie różnią od normalnych, zwykłych badań, gdzie jest badany wzrok, słuch, nie wiem, ocena głębi. To nie są takie badania, jak nam się wydaje. Gdzieś tam na filmach oglądaliśmy jakieś wirówki, prawda, że poddawani są piloci jakimś ekstremalnym przeciążeniom. Nie, nie. Tutaj takich badań się nie wykonuje. Po prostu trzeba być dobrego stanu zdrowia, a nawet, nie wiem, takie ograniczenia, tak jak ja na przykład noszę okulary i nie jest to dla mnie żadnym ograniczeniem do wykonywania lotów. Po prostu mam wpisane tylko w swoje badania lekarskie, że na pokładzie samolotu muszę posiadać 2 pary okularów. Czy muszę mieć okulary zapasowe, by te uległy, nie wiem, zniszczeniu, żeby mógł sięgnąć po następne. A proszę powiedzieć, jak kobiety odnajdują się w lotnictwie? Czy też świetnie sprawdzają się jako pilotki samolotów? Myślę, czy że zainteresowanie jest duże wśród kobiet? To znaczy, no, wśród wszystkich kandydatów do szkolenia co roku przynajmniej około 30% to są właśnie dziewczyny.
szkolimy i wiele z nich osiąga naprawdę kapitalne sukcesy. No tu już z kolegą rozmawialiśmy. Nie gra roli. Rozmawialiśmy z kolegą właśnie, że mamy przykład koleżanki, chyba 4 lata temu ona się szkoliła, bardzo zdeterminowana, poświęciła na to 1,5 roku, dzisiaj jest kapitanem w liniach lotniczych, lata w locie, często jak przelatuje nad Zieloną Górą, pozdrawia nas przez radio. Jest to miłe. Tak. A jakim sprzętem dysponuje Aeroklub? Na jakich maszynach możemy się nauczyć latać? W tym momencie ośrodek szkolenia, nasz ośrodek szkolenia w Zielonej Górze dysponuje, mamy tak na dobrą sprawę, 4 najnowocześniejsze samoloty typu Tecnam, które służą nam do głównie do szkolenia takiego zaawansowanego, od podstawowego w sumie do zaawansowanego. Mamy 4 samoloty troszeczkę starszej generacji, aczkolwiek bardzo dobrze wyposażone, bo inwestujemy w te samoloty. Służą nam do zdobywania takiego doświadczenia już solo, jak latają sami kursanci i zdobywają doświadczenie potrzebne do następnych uprawnień. Mamy bardzo dobrze wyposażony samolot typu Kompleks, to jest nasz nowy nabytek, mamy go od 2 lat. Służy nam do tego najwyższego poziomu szkolenia do lotów IFR, do lotów bez widoczności ziemi. Posiadamy także śmigłowiec Robinson. Szkolimy jak najbardziej do licencji zawodowych, śmigłowcowych. Jeżeli komuś się marzy bycie pilotem śmigłowcowym, zawodowym, także zapraszamy do Zielonej Góry. Czy praca w lotnictwie to praca marzeń i czy to jest też praca przyszłościowa? Znaczy ja myślę, że warto spytać tych, którzy latają. No, koledzy, którzy latają w liniach, mówią, że nikt takiego ładnego widoku za biurkiem, jak oni to nie mają. I w tym dużo jest prawdy. Ale jeżeli chodzi z punktu widzenia zapotrzebowania na pilotów, to badania Airbusa zakładają, że do roku 2050, z racji tej, że się cały czas dynamicznie zwiększa ilość operacji lotniczych na świecie, zapotrzebowanie na pilotów wzrośnie 2-krotnie. Stąd widzimy, że zawód pilota jest, no, jest bardzo poszukiwanym zawodem, jest bardzo dobrze płatnym zawodem i myślę, że dla młodych ludzi, którzy w tej chwili zastanawiają się, co chcą w życiu robić, jest to naprawdę kapitalna propozycja. Ja może powiem tak, miałem okazję spotkać się z 2 swoimi kolegami w zeszłym tygodniu. To byli kapitanowie na samolotach Dreamliner, czyli dużych, nowoczesnych Boeingach i oni narzekali w ten sposób. O Jezu, ja dzisiaj wróciłem z Tokio. Koszmar, nie? Wrócił z Tokio. A drugi mówi, a ja wczoraj wróciłem z Malediwów. Nie? To tego typu mają narzekania. No proszę powiedzieć, kto może tak narzekać, że dzisiaj wróciłem z Malediwów? No nie wiem, nie rozumiem, no ale w pewnym sensie to też nie. Jeżeli chodzi o przyszłość w lotnictwie, warto wspomnieć, że w przyszłym roku będzie można skorzystać z oferty uczelni na kierunku mechanik lotniczy. Może kilka słów na ten temat. Tak, tutaj też chciałem, ponieważ też i reprezentuję uczelnię, Uniwersytet Zielonogórski, jestem pracownikiem uniwersytetu. Jesteśmy na ukończeniu etapu wdrażania, uruchamiania kierunku szkolenia mechaników lotniczych. Tu właśnie z inicjatywy naszego ośrodka szkolenia lotniczego 2 lata temu podjęliśmy się takiego zadania, żeby zachęcić władze uczelni do tego, żeby takie szkolenie lotnicze uruchomić tu właśnie w naszym rejonie, bo szkoli się mechaników lotniczych w Polsce, ale to jest Chełm, to jest Rzeszów, to jest tamta część Polski. Na Śląsku, w Gliwicach jest też uczelnia, która szkoli mechaników lotniczych, ale tu w naszym rejonie, powiedzmy tak, właśnie Lubin, Zielona Góra, Wrocław, Szczecin, tutaj takiego szkolenia nie ma. I w przyszłym roku już będzie uruchomiony kierunek szkolenia mechaników lotniczych, na który serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi, którzy myślą o tym, jaką swoją drogę życiową wybrać, bo tak jak mówiłem, że na pilotów podwoi się zapotrzebowanie do roku 2050, to już dzisiaj na mechaników jest 2-krotnie większe zapotrzebowanie jak na pilotów, a jest to też naprawdę świetny zawód w lotnictwie. Jest to świetny, przyszłościowy, mechaników zawsze brakuje. Chyba nie zdarzy się tak, że będzie ich za dużo, bo po prostu ich mało się szkoli. To jest bardzo pożądany zawód, jest bardzo dobrze płatny. Proszę mi uwierzyć, lepiej niż piloci zarabiają. Mechanicy, tak, w niektórych przypadkach lepiej niż piloci. Proszę mi uwierzyć, że świat dla takiego mechanika naprawdę stoi otworem. To nie trzeba się ograniczać do Polski, bo jeżeli jest się inżynierem lotniczym, mechanikiem lotniczym, to w każdym miejscu, w każdym kraju na kuli ziemskiej można znaleźć pracę bardzo dobrze płatną.
Każdy. Oczywiście jeden warunek, znajomość języka angielskiego. No, bo język angielski. W lotnictwie nie da się bez języka angielskiego. Język angielski jest bardzo uniwersalnym językiem. Często niektóre zagadnienia są prawie niewytłumaczalne w języku polskim. Zdecydowanie łatwiej jest to zrobić w języku angielskim. Czyli język angielski będzie już wymagany na studiach, czy w tym okresie studiów będzie można nadrobić zaległości? I jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, aby dostać się na ten kierunek? To znaczy, no, trzeba zdać maturę. No, trzeba mieć pozytywne oceny z przedmiotów technicznych, czy mówimy o matematyce, mówimy o fizyce, bo te przedmioty są w jakiś sposób premiowane. Język angielski i w ogóle język obcy, no, to jest potrzebny na maturze, żeby go zdać. Język będzie na studiach, ten taki techniczny język i też trochę związany z frazeologią lotniczą, no, bo lotnictwo posiada swój własny taki język, zresztą jak każda taka, powiedzmy, zamknięta grupa. I tego języka też będziemy uczyć po to, żeby ten student po skończeniu studiów był przygotowany do tego, żeby w lotnictwie móc pracować no i odnosić sukces. Zapraszamy do kierunku, a przede wszystkim no, przyjechaliśmy tu z takim zaproszeniem dla wszystkich młodych ludzi, w ogóle ludzi zainteresowanych lotnictwem, w poniedziałek o godzinie 17 w restauracji Ave Cesar, tak? Chyba się nie mylę. Będziemy o godzinie 17, będziemy większą grupą instruktorów i wszyscy ci, którzy chcieliby porozmawiać na temat lotnictwa, przyszłości, pracy w lotnictwie, pracy jako mechanik lotniczy, będziemy tam, chętnie się spotkamy, chętnie porozmawiamy przy kawie, poopowiadamy, jak to wygląda i odpowiemy na wszystkie pytania. Zapraszamy. Zapraszamy. Także dziękuję za rozmowę. Bardzo miło było panów gościć w naszym studiu. Dziękujemy za rozmowę, a państwu za uwagę.